Cześć. Dziś omówienie kolejnej części matury pisemnej z angielskiego, jaką jest wypowiedź pisemna, czyli tzw. writing. Link do pliku PDF zawierającego przykładowe wypracowania, ich ocenę według kryteriów oceniania oraz poprawione wersje znajdziesz w opisie pod filmem. Na maturze podstawowej długość Twojej wypowiedzi pisemnej powinna zawierać się w przedziale od 100 do 150 wyrazów. Na maturze rozszerzonej długość wypowiedzi pisemnej to 200 do 250 wyrazów. Teraz punktacja. Na maturze podstawowej za wypowiedź pisemną możesz otrzymać 12 punktów. Przy ocenie bierze się pod uwagę 4 elementy wypowiedzi. Przeanalizujmy je po kolei. Za treść możesz otrzymać od 0 do 5 punktów. W ocenie treści bierze się najpierw pod uwagę, do ilu podpunktów polecenia zdający się odniósł swojej wypowiedzi, a następnie ile z tych podpunktów rozwinął w zadowalającym stopniu. Kolejnym elementem branym pod uwagę do oceny jest spójność i logika wypowiedzi. Tu możesz maksymalnie otrzymać 2 punkty. W ocenie spójności i logiki wypowiedzi bierze się pod uwagę, czy i w jakim stopniu Twoja wypowiedź jest klarowna, jasna, a więc czy nie jest jedynie zbiorem przypadkowo zebranych myśli, czy wnioski wynikają logicznie z przesłanek i tak dalej. Również ważne jest, czy wypowiedź funkcjonuje jako całość dzięki jasnym powiązaniom wewnątrz zdań oraz między zdaniami lub akapitami i czy nie zawiera fragmentów, które są sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami rozumowania. Kolejnym elementem branym pod uwagę przy punktacji jest zakres środków językowych. Tu możesz otrzymać maksymalnie 3 punkty za swoją wypowiedź pisemną. W ocenie zakresu środków językowych bierze się pod uwagę zróżnicowanie środków leksykalnych oraz struktur gramatycznych użytych w wypowiedzi. Wreszcie ostatnim elementem, który bierze się pod uwagę przy ocenie wypowiedzi pisemnej, jest poprawność środków językowych. Tu przedział od 0 do 2 punktów. W ocenie poprawności środków językowych bierze się pod uwagę błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne oraz ich wpływ na komunikatywność wypowiedzi. W przypadku wypowiedzi pisemnej na poziomie rozszerzonym możesz maksymalnie uzyskać 13 punktów i znów bierze się tutaj pod uwagę 4 aspekty wypowiedzi pisemnej. 3 już znasz. Spójność logika wypowiedzi od 0 do 2 punktów. Zakres środków językowych od 0 do 3 punktów. Poprawność środków językowych od 0 do 3 punktów. W przeciwieństwie do matury na poziomie podstawowym, wypowiedź pisemna na poziomie rozszerzonym jest również ocenianie pod kątem zgodności z poleceniem. Tu przedział punktów jest bardzo szeroki, od 0 do 5 i obejmuje ocenę 2 elementów. Po pierwsze, elementy treści, a więc wstęp, pierwszy element tematu, drugi element tematu, podsumowanie, każdy z nich właściwy i adekwatny do tematu, brak fragmentów nie na temat lub odbiegających od tematu. Każdy z tych elementów oceniany jest w skali od 0 do 2. Brane są również pod uwagę elementy formy. A więc przykładowo, czy w swoim wypracowaniu posługujesz się elementami charakterystycznymi dla rozprawki, artykułu, listu? Jak wygląda kompozycja Twojej wypowiedzi? Jak wygląda segmentacja, czyli układ graficzny i uporządkowanie tekstu? Wreszcie, czy długość pracy mieści się w granicach od 200 do 250 słów. Jeśli pragniesz zapoznać się z bardziej szczegółowymi informacjami na temat kryteriów oceniania prac pisemnych, znajdziesz je w informatorze, do którego link zamieszczamy w opisie filmu. Podsumowując, na maturze podstawowej możesz uzyskać maksymalnie 20%, natomiast na maturze rozszerzonej maksymalnie 22% z całości arkusza egzaminacyjnego. Zobaczmy teraz na typy wypowiedzi
których można się spodziewać, zaczynając od matury podstawowej. Na maturze podstawowej musisz napisać jedno wypracowanie, polecenie otrzymasz w języku polskim i musisz rozwinąć 4 elementy. Jakie są formy wypowiedzi, których należy się spodziewać na maturze pisemnej na poziomie podstawowym? Przede wszystkim musisz wiedzieć, że wypowiedź pisemna dotyczy tekstów użytkowych, a więc takich, które mają praktyczne zastosowania lub o czymś informują. Na maturze pisemnej na podstawie są 4 typy tekstów użytkowych. List prywatny, e-mail, wpis na blogu, względnie wpis na forum internetowe. Jeśli idzie o typy wypowiedzi pisemnych na maturze rozszerzonej, są oczywiście troszkę inne, ale znów otrzymujesz jedno zadanie do napisania i możesz dokonać wyboru spośród 2 tematów. Polecenie oczywiście jest w języku polskim i musisz pamiętać o tym, aby w wypowiedzi pisemnej zrealizować 2 elementy, które są do omówienia. Jakich form wypowiedzi należy się spodziewać na maturze pisemnej? Tym razem już nie będą to teksty użytkowe, a teksty argumentacyjne. A więc teksty, w których autor próbuje przekonać, zmodyfikować lub wzmocnić opinię czytelnika na temat swojej hipotezy lub punktu widzenia za pomocą spójnych uzasadnień, które wspierają jego ideę. Rozprawka czy e-mail, a może wpis na blogu lub artykuł. Napisz mi, które typy wypracowań wydają ci się szczególnie trudne. Może masz jakiś pomysł na to, jak najlepiej poradzić sobie z wypracowaniami. Koniecznie daj nam znać w komentarzu. Dzisiejszy materiał to kolejny z serii filmów, w których omawiamy poszczególne części matury pisemnej z języka angielskiego. Wkrótce pojawią się następne. Aby ich nie przegapić, zasubskrybuj nasz kanał. Zapraszamy Cię do Encjo. U nas dużą uwagę do tego przykładamy, żeby mówić po angielsku, żeby się z tym językiem oswajać, przełamywać. Po to skrupulatnie dobieramy małe grupy o podobnym celu, motywacji, wieku itd. Dołącz do nas stacjonarnie w Bochni lub online. Bye!